bardzo serdecznie, uczestników debaty, czy jesteśmy gotowi na euro. Jak przeżyliście tę debatę? Debata była bardzo owocna w dobrze sformułowane, ciekawe argumenty. Dziękuję z tego miejsca moim adwersarzom, którzy swoją postawą pokazali, iż nawet na poziomie szkoły średniej można na bardzo wysokim poziomie debatować. No, z mojej strony mogę jeszcze dodać do tego, że w czasie przemawiania adrenalina bardzo wzrasta, więc myślę, że większość z nas nie pamięta tego nawet, co mówiła, bo za duże emocje. A jak uważacie, co to wniosło w nasze życie, w życie naszych uczniów? No, ogólnie uważam, że w Polsce bardzo mało mówi się o euro, dlatego edukowanie takiego młodego społeczeństwa przyczyni się do tego, że w przyszłości, mam nadzieję, przyjmiemy tą walutę, bo polskie społeczeństwo będzie na niej bardziej otwarte i będzie miało więcej informacji na ten temat. Poza tym jeszcze dowiedzieliśmy się, jakie są, prawda, nastroje i opinie młodych Polaków, którzy już niedługo będą iść do głosowania. Witamy bardzo serdecznie panią Kosalę, która brała udział w organizacji debaty Czy jesteśmy gotowi na euro. Jak przebiegało przygotowania? Debaty oksfordzkie w naszej szkole organizowane są już od wielu lat. Ta debata niczym właściwie nie odbiega od standardowej debaty oksfordzkiej, z tym, że zmodyfikowaliśmy ją na nasze obecne warunki. Zamiast 5-osobowych drużyn były 3 drużyny. Skróciliśmy też czas wypowiedzi. Ale można takie rzeczy robić przy debatach oksfordzkich. A jak ocenia pani jej merytoryczny poziom? Mówcy startowali po raz pierwszy, więc poziom był dość nierówny, ale zaangażowaniem to, mam nadzieję, nadrobili. Bardzo serdecznie witam panią Michaliszyn, która brała udział w organizacji tej debaty Czy jesteśmy gotowi na euro. Jak przebiegały przygotowania do debaty? Przygotowaniami merytorycznymi zajęła się pani profesor Jadwiga Kosala. My z racji tego, że jakby współkoordynujemy ten sam program, zajęliśmy się taką stroną techniczną, no i również pozyskaniem nagród z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Taka była nasza rola. Jak podobało ci się uczestnictwo w tej debacie? To znaczy, jako sekretarz ja tutaj wprowadziłem uczestników w całą debatę oraz starałem się, aby przestrzegali porządku obradowania wspólnie z panią marszałek, panią Jadwigą Kosalą. Zależało nam na tym też, aby publiczność uczestniczyła jednak w debacie. Czy to się udało? No, część osób z publiczności zabierała głos w trakcie debaty, co nas oczywiście bardzo cieszyło, bo pobudzało tę dyskusję do dalszego rozwoju. Poziom merytoryczny tej dzisiejszej debaty? Sądzę, że poziom merytoryczny był bardzo wysoki, szczególnie strony kontra. To muszę tutaj ewidentnie podkreślić. Arka, Mikołaja i oraz trzeciej osoby, którą była Kasia. Przebijały te argumenty merytoryczne zdecydowanie. Wydaje mi się, że uczniowie bardzo wniknęli w temat, przerobili go, doczytali, te takie niuanse nawet tam się pojawiły, także wydaje mi się, że ten poziom naprawdę był wysoki, aczkolwiek strona pro również miała wartościowe argumenty. A powiedzcie mi, czy uważacie, że dobrym pomysłem jest to, aby takie debaty odbywały się częściej i czy może chcielibyście już zadeklarować waszą obecność na takich debatach? Jak najbardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, Warto dyskutować, ponieważ dialog jest podstawą do formowania jakichkolwiek myśli, do formowania zdania. No i takie właśnie debaty pokazują, że może to przebiegać w bardzo ładny, bardzo sformalizowany sposób, w którym tak posiadając właściwą kulturę osobistą możemy wygłaszać swoje racje i widać, że mimo iż dochodzi do drobnych przepychanek, to jest to jednak w granicach kultury i to pokazuje, że młodzież reprezentuje sobą jakiś poziom i uważam, że takie działania powinniśmy propagować. Ja uważam, że to jest jak najbardziej na plus takie debaty. Każdy może wykazać swoje zdanie i usłyszeć zdanie swoich kolegów, dzięki czemu może rozwinąć właśnie swoje poglądy. No tak naprawdę te debaty są o tyle ciekawe, że bardzo fajnie byłoby spotkać znowu na jakiejś debacie. Mogłoby być to ciekawe doświadczenie, aczkolwiek nie zgłaszałbym się od razu, nie mówiłbym, że tak na pewno będę, ale znając życie i tak Arek mnie w to wpląta, także tak się to skończy. No, muszę powiedzieć, że chyba raczej wyszło ci to na kozy, żeś i otrzymałeś jakieś cenne doświadczenie, więc... Więc no, życzę powodzenia wszystkim, którzy chcą startować w debatach, no i zgłaszajmy się, pracujmy, dyskutujmy, bo naprawdę warto.